O ile w skali kraju bezrobocie w lutym bieżącego roku sięgnęło 5,4%, to w województwie podlaskim było niemal 2% wyższe. W subregionie suwalskim zarejestrowanych było blisko 7900 osób bezrobotnych. W marcu stopa nieco spadła, ale zaledwie o niewielki ułamek procenta. Z najnowszej edycji barometru zatrudnienia wynika, że 12 branż będzie miało problem ze skuteczną rekrutacją pracowników. Na rynku w 2024 roku brakować będzie elektryków, elektromechaników i elektromonterów, kierowców autobusów, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, lekarzy, monterów instalacji budowlanych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, nauczycieli przedmiotów zawodowych, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pielęgniarek i położnych, pracowników służb mundurowych, psychologów, psychoterapeutów, a także spawaczy. Ale są zawody, w których niedobór pracowników odnotowywany jest nieustannie od lat. I to na tyle poważne zjawisko, że eksperci określają je jako permanentny deficyt. To kierowcy ciągnika siodłowego, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, których niedobór trwa już 8 lat. Pielęgniarki i położne, ten sam okres, podobnie spawacze. Brakuje także operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych. Tu odczuwalny niedobór trwa od 2017 roku. Rok później zaczęło brakować elektryków, elektromechaników i elektromonterów. Coraz bardziej odczuwalny jest brak lekarzy, który trwa od 2019 roku. Z poważnym niedoborem zmagają się też pracodawcy nauczycieli praktycznej nauki zawodu. W przypadku każdego z tych zawodów barierami dla wejścia na rynek pracy są nie tylko wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia, ale też oczekiwane predyspozycje. Od dużej odpowiedzialności, predyspozycji psychofizycznych po zaakceptowanie często uciążliwych warunków pracy. Wraz z wymaganiami rosną oczekiwania płacowe, co zdaje się być naturalne, ale pracodawcy często nie są w stanie im sprostać. Sięgają czasem po cudzoziemców, ale nie jest to, jak się okazuje, skuteczny sposób załatwiania deficytu. Ratunkiem okazuje się być tendencja do zatrudniania osób w wieku emerytalnym. Na drugim krańcu problemów rynku pracy znajduje się nadpodaż niektórych specjalności. W prognozach powiatowych na 2024 rok znaleźli się w tej grupie m.in. rolnicy, hodowcy, technicy, mechanicy, mechanicy pojazdów samochodowych, kosmetyczki, krawcy, filolodzy i tłumacze, pracownicy biur podróży i obsługi turystycznej, są też technicy informatycy. Obserwowana jest nadwyżka edukacyjna na poziomie wyższym, ale też średnim zawodowym i branżowym. Często absolwenci nie chcą pracować w zawodzie wyuczonym, bo po prostu wybierając fach nie przemyśleli decyzji. Znaczenie mają też ciężkie warunki pracy, niskie wynagrodzenia, ale i niewystarczający poziom umiejętności czy brak możliwości znalezienia pracy z uwagi na nieaktualne, a wymagane uprawnienia.